Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest Fable 2 i dzisiaj się żenimy. Dajmy mu pierścionek, jest jej zaneta, przeczytać małżeństwo i kochaną sobie do domu, tu jest swoją was życzę, gdzieś tam będziecie mi świetne 3DM, a i wybierz opcję ustawę jako dobrą rodzinę, okej. Czy to jest moje? Co to jest? To jest sklep. To już jest moje. Dobra, piesku, bo widzę, że coś kopiesz. To sobie w takim układzie kup dom. No, co za... co z tym? A ty nie masz domu? Barwnik. Czekaj, zaraz tu coś znajdziemy, stary. Spokojnie, 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 spokojnie. To co to jest? Gospoda. O! Kubi wprowadź się. Proszę. Within every lifetime there are moments of greatness, even perfection. Some solitary, but others shared. On a sunny morning, under a clear sky, the villagers crowded together to witness two people stand and declare their love for each other. Some say they were a strange couple, others that they saw a story of true love. Only time would tell. Gratulacje, za kiedy zawarcia związku małżeńskiego otrzymujesz pozak pieniężny i rośnie twoja sława. Małżeństwo oznacza również, że będziesz otrzymywać większe premie domowe, jeżeli twoja druga połowa będzie szczęśliwa, już możesz również otrzymywać prezenty. Już jest znak domu, by ustalić domowe podróże, które będzie miał wpływ na to, jak bardzo szczęśliwy będzie twój współmałżonek, gdy ciebie nie będzie. Ustaw budżet? Na odliczanie codzienne? O Jezus Maria, dobra, ty. A na minus możesz? Na stary masz 10 i nie spieprz tego. Wróć do ducha z Rukricz. No dobra, wrócimy sobie do ducha. Ale tu są jeszcze jakieś inne questy. Okej, to wróć do ducha. Samotny grabarz, o. Chodźmy na cmentarz w takim okresie. Nie będę się z tobą. Czekaj, gdzie ty jesteś? Halo. Tam mam iść, dobra. Idziemy sobie na... to mogę kupić. No. Ten kowal to kurde... sporo u niego zarobiłem, więc... Fajnie, jakby się chłop wreszcie spłacił mi, nie? Starówka Bauerson, dobra. Idziemy na cmentarz. Czemu dostaję kota? Moja twarz nie jest krzesłem. A moja tupa ma być krzesłem? Cześć, Cyrilla. Czekaj, tatuś się musi przesunąć troszeczkę. O, proszę, widać cię w kamerce. Pokazuję, to prawdziwy szczur. Żywy. O! Tak? Będziesz leżeć grzecznie u taty na kolankach? No tylko wiesz, że zawsze jesteście problematyczni. No ale dobra. O! Prezent! Prezent! Mikstura siły Hobbesa! Dziękuję bardzo. Ej! Gdzie? Nie uciekamy! Nie uciekamy. A ja już nie złapałem. W ostatniej chwili. Cyrilla, proszę się usadowić tutaj i siedzimy, bo ty jesteś... Ja wiem, że ty jesteś straszny atencjuszek i ty byś chciała z mamą poleżeć, tylko mama by chciała czasem też poczytać coś, wiesz? Ty rozlewajaku! Ty rozlewaczko! Nie, leżysz tutaj ze statą i jest ci dobrze. Jest ci miło, sympatycznie i kolorowo. Dobrze. Czy ja to mogłem coś kupić? Nie. Tylko już moja głowa automatycznie widziała, że mogę coś kupić i mówię, o, musisz kupić. Tylko, że teraz akurat nie mam pieniędzy. Ja mam ani... o, mam 486 monet. I co to za posiadłość? To było to wcześniej? Może było. Co też nasz piesek tutaj ma? Kurde, nos mnie swędzi. Pewnie twoje włosy mi tam weszły. Mikstura parzona. O, to ta mikstura to taka, w dupę se można ją wsadzić, ale dobra, no. No co? Proszę otworzyć. Czy ja tu proszę? A, nie macie.
doing absolutely nothing abnormal. Kolego. Still there? Go away. Oh, good. Good. Your first scientific expedition is to Rockridge. There should be a fine body part hidden away in a cave there. Good luck. Tata, ja nie chcę z tobą. No dobra, nie chcesz ze mną. To uciekaj. Aren't you leaving? Think of science. Science is good. No, za to Geralt uwielbia do mnie przychodzić, ale on trzeba poradzę. Odszukaj części ciała w jaskini w Rookridge. Utręki miłości, ojojoj, co my tu mamy? Ach, problemy pierwszego świata z kotami, no. Dziecko bym se zrobił, to bym nie miał takich problemów. No. Ja no, ale dziecka przecież... zużywają tylko więcej pieniędzy. To jeszcze gorzej. I halo, przecież ja tędy wracam do Bowerstone. Czemu mnie to tu prowadzi? No fajnie, fajnie. A gdzie ja śpię? Na dworze! I? No dobra, no idziemy. Nie wiem, gdzie mnie to doprowadzi, ale gdzieś mnie to musi doprowadzić, tak czy nie? O! Ktoś tam krzyczał jakiś map of the treasure. A tutaj mamy jakąś skrzynkę, którą chyba mogę otworzyć. Mogę! Mam 25 kluczy. Pięćset sztuk złota w srebrnej skrzyni. I ktoś się może dziwić, że ja nie chcę tego zbierać. No, 10 sztuk złota straciłem na tego typa. Ale dobra, to sobie od razu temu. Aby co? No, widzicie? Ten garmacz jest dużo lepszy. Jeszcze gdyby przeciwnicy mieli na przykład jakąś obronę w sobie, no to ten garłacz by im zadawał jeszcze większe obrażenia. Bo on zadaje jako jeden strzał, nie? To wtedy obrona się minusuje. Cześć panowie, ja widzę, jesteście asasynami. Chcecie mnie zabić. No, chodź. I patrz stary, przebiegłeś całą tą drogę. Całą tą drogę przebiegłeś. Uff, naraz mogę strzelać. Dzień dobry. Haha! Frajerzy! Problem w tym, że żeby bić cokolwiek, to musiałbym jeszcze chorej ilości jak pamięć. So, you fell in love with him, did you? The strange thing is, I'm not mad anymore. I feel at peace. I asked you to do such a terrible thing. I'm just glad you knew better. I never thought of how much he'd suffered already. Treat him well, will you? Or I'll be back to haunt you. Oi, oi. Żyliście dalej w szczęściu i radości, a przynajmniej był to krok we właściwym kierunku. No i widzisz? Ale przez ciebie to teraz ja mam tego typa, bo chciałem ci zrobić na złość. Dobrze, no. Gdzie my idziemy, ty? To mnie jest jakaś walka. O bogowie, walka! Cudownie. Ej, ale ten system walki jest taki fajny, mimo wszystko, nie? Mimo, że jest bardzo prosty, ale jest przyjemny, jest sympatyczny, jest fajny, miły, kochany, przytulny. Trochę jak system walki w Gothiku. Nie dziwne, że w Gothiku tak lubię walczyć. I patrz, przebiegłeś całą drogę, oj, żeby dostać dwa strzały i się złożyć. I ty też. Nawet jednego strzała. Widzisz, kolego? Tyle było z twojego dobroci, miłości i szczęścia, radości i dostatku, stary. Jestem... prawie 10 klocków zarabiam. No. No i to jest sympatyczne. No, to może sobie kupimy tą wieżę Garfa. Za niedługo. O, besy.
Może ty chciałeś we mnie strzelić? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Gdzie my idziemy? Tu idziemy. O, tu trzeba będzie odkopać, co? No nie, do piwnicy idziemy. O, jaskinia Hobbesów. Jak ja lubię jaskinia Hobbesów. A to oznacza jedno. Robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak i robimy tak. Bo znając życie, to w tej jaskini Hobbesów będę musiał 3 razy wchodzić. Czy się uda? No wiem, wiem. O, udało się. No proszę. Tego się nie spodziewałem. No, ej. Ej, trochę was tu jest, wiecie co? Tak was może wytnę ręką, co? Dziękuję. 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 A czemu oni spadają? Nie czaję tego. Ej, panie Ekspie, do mnie. Do mnie powiedziałem. No, dziękuję. O części, szukaj części ciała w jaskini Wruklicz. Dziękuję. Dziękuję. I tobie też. Na zdrowie, stary. Ej, ja byłem już w tej jaskini, no właśnie. Ej, czy to nie była ta jaskinia? Gdzie... Nie, to nie była ta jaskinia. Bo tam to było w dębowej tej... W Oakfieldzie tym innym. W tym nowym Oakfieldzie. A to jest w starym Oakfieldzie. Znaczy... A... Tak, a my jesteśmy w Wruklicz. Co za miejsce do kopania, stary? A, że ty wynajdujesz to miejsce, co? Mogę ci dać steka? No by miało sens, że chłop by mi znalazł miejsce do wykopania zwłok. Tak? Nogi Lady Grey? Popatrz tylko na te uda. Pierwsza notka łowców wiedźm. W tym miejscu łowcy wiedźm Albionu zakopali dolne kończyny niejakiej Lady Grey, pełniącej wcześniej funkcję burmistrza Bowerstone, której udowodniono murowienie czarnej magii i nierząd. Podczas przemierzania głębszej korytarzy tej jaskini wpadliśmy w zasadzkę bez w wyniku czego śmierć pomysłu dwóch członków i ich imiona zawsze pozostaną w naszej pamięci. Nigdy już nie powstanie. Okej. Okay. Daj dolną część ciała grabarzowi. Okej, okay, spoko. Spoko, czyli będziemy ożywiać Lady Grey. Lady Szmatę. Proszę bardzo. Proszę ci bardzo, panie kolego. RIP. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest RIP in Pepperoni. Doors open. Okej. Okay. No dam ci. Oh. It's her. It's really, really her. I might as well tell you the truth now. I'm not just advancing the cause of science, you see. I'm advancing the cause of love. This is Lady Grey. Well, a bit of her anyway. She lived a long time ago, an awful, barbaric time, and she was the mayor of Bowerstone. Some people, well, they didn't like her very much. Couldn't see what a wonderful person stary, she really żyła was. 600 lat temu. They called her a witch. And, well, they chopped off her head. Then they buried her body in 3 different places. But let's not waste time on such awful tales. The second part of her is hidden in a tomb between Bloodstone and Wraith Marsh. Please find it. Okay. You're the first girl that's ever been in here. You know, alive. Dzięki. Odszukaj ciała. No dobra, no to idziemy odszukać to ciało. Złodu Whitemarsh. Okej. Okay. No to jak mam się przenieść do tego Whitemarsh? Muszę tak się udać. Whitemarsh. Droga do Bloodstone. Chyba tak. Thank you.
Czemu minus 40? O! To wygląda, jakby coś mnie chciało tutaj zaatakować. Trwałem na farmie w Oakfield. A, widzicie, to się nazywa Oakfield, a było wcześniej Oakvale. Czyli dymowe pola to są, tak? No i od razu więcej ekstra z tego leci. Dzień dobry. No fajny jest ten garłacz, no naprawdę. Raz stać ci na szybkość. O! To bym chciał. I wolę mogę sobie na ten Inferno, ale ja z tego Inferno coś ostatnio prawie nie korzystam. Ała, szybkość mogę sobie. To szybkość sobie wrzucę. O, szybkość na razy 3 to będzie ciężko wbić, ale możemy spróbować. Czekaj. Tam mam iść. Co mam ją? Ona została zanurkowana. O nie, idziemy do katakumb. Ej, strasznie rozległa jest ta gra, no. Ty, jedynkę to ja tak strasznie szybciutko skończyłem. Grobowiec z dwóch ostrzy? Dobrze przeczytałem? Widzę, że tutaj mamy taki nawiązanie do jedyneczki. Wiedziałem. Na szczęście zapisałem. Haha, frajer. Dobra. Dla was pauza. Widzimy się za moment. Dobrze, klasycznie. Parę razy trzeba się wczytać, żeby wejść do lokacji. A, spokojnie. Okropy jest z dwóch ostrzeń. To brzmi ciekawie. Naprawdę, zaciekawi mnie ten quest przez swoje nawiązania do jedynki. No. Dziękuję. Dziękuję. Co my tu mamy? Nie dość, że napotkamy Lady Grey. Jeszcze mamy tutaj tego. No, to jest. Grobowiec dwóch ostrzy. Ale co oni robią w grobowcu dwóch ostrzy, ty? No przecież ty! A! Okej. To wiele wyjaśnia. Dzień dobry. Czy rozmawiam tutaj z panem Pankracym? Oj. Tak, to ewidentnie jest pan Pankracy. Pan Pankracy. Co się tu otworzy? Okej. Trzeba będzie pewnie to uderzyć z miecza, no bo jak żeby inaczej. Ale proszę, ona tak koślawo ten miecz trzyma. O nie! Ma to sens. Żeby mnie tam nie wciągać, ale właśnie bardziej ciekawe by to było, jakby trzeba było to tylko pasnąć mieczem, nie? Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Czemu tak? Ty, jaki ten długi ten grobowiec dwóch ostrzy jest. Co mu takiego zrobił? Ty, ale w zasadzie to się wszystko zgadza. Bo ja i zabiłem dwa ostrza i zabiłem tego. I zabiłem Lady Grey. A co to? To mogę iść tu i tu? To chodźmy pierwsze tu. Chyba, że to jest ścieżka w to samo miejsce. Ścieżka w inne miejsce. Czyli trzeba było iść tam. Chociaż raz, żeś się mógł posłuchać. No przepraszam. Nie, 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 nie. Nie musisz iść do góry. O! To chyba on. Chyba jego wizualizacja. Ale dwa ostrza był potężny. Cik, cik. Boom headshot. Dziękuję. Tu. I teraz co? Aha.
No dobra, czyli tak jak przeczuwałem. Oddaj nasza do Kajfasza. Nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. I na główkę. Szkoda. Mogłoby to być bardziej widowiskowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak przywitać państwa. Ojojoj. Czy państwo myśleli dzisiaj na temat swojej egzystencji? Dobry wieczór państwo. Co to się tak świeci? Wolę podbiegać, bo wiecie jak to potem się kończy. Okej. Okay. Proszę, pani bramo, się otworzyć. No, co jest? No. Już myślałem, że się zbugowało coś. Ej, zapis. No, to trzeba robić. Okej. Okay. Teraz się... O! Moje ulubione. Raz na tym zginąłem. Dobrze, że miałem fiolkę akurat z zmartwychwstania. Gdzie ty jesteś? Dobra, walił cię na łeb. O! Dziękuję! Pomogliście mi się wspiąć tutaj. Dobra, strał pies tego gargulca. Gdzieś ty jest. Będzie mnie obrażał. Odwal się. Odwal się, powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co za skarb? Tutaj jest skarb? A, tam jest skarb. A, srebrny klucz. O kurde, to ja myślałem, że tu jakieś szczątki wykopię, czy coś. Uuu, tu jest ściana. Coś tu mogę znaleźć ciekawego? Wielka wskrzeszenia. No, not bad. Okej. Okay. Przejście dalej, rozumiem. Kolejny srebrny klucz. Ty sporo tego mam. Tułów Lady Grey, druga notka łowców. Nie ma lepszego miejsca niż ten, oto grobowiec z niesławnego bandyty dwóch ostrza. Niech ich plugawe zadręczone duże pozostały na wieczność zamknięte w tych lochach. Składamy hołd towarzyszom łowców, którzy tu polegli. Okej. Okay. Towarzysze łowcy. Którzyście tu polegli. Najgórną część ciała grabarzowi. No pewnie, że mu dam. Lady Grey, chciał, on pewnie chciałby, żeby Lady Grey mu dała, ale to ja mu dam. Hehe. Już tak przez chwilę się zastanawiałem, czy ja odpauzowałem, czy na pewno nagrywam, ale nagrywam. Proszę bardzo. Czy uda mi się wejść do Wright Marsh? Czy będę się musiał... O, udało się i nawet mamy kluczyk. O, proszę. Cudownie. Dobra, ale no to tamto się jednak teleporty, no bo to bez sensu. Tam się tepniemy. I co? Zrobimy sobie tego questa do końca, bo trzy części miały być, nie? Relokacja osób. Relokacja osób mnie nie interesuje specjalnie. Wejdź proszę. Idę. Oh, wonderful. Yes. My poor Lady Grey. What did they do to you? At least your parts ended up in cool, dry places. Oh, right, yes. Thank you so much. You're probably the closest thing I've ever had to a friend. Pathetic, isn't it? There's only one more part of her left to find. And it's in a vault somewhere in Fairfax Gardens. I'm sure you'll find the right tomb. I'd come with you, but, well... I try not to go out too much.
might run into people. Mógłbym kogoś spotkać. Ej, ale w grobowcu, w ogrodach Fairfax? To chyba jeszcze nie mogę wejść do ogrodów Fairfax. Czekaj, gdzie to jest? No, mogę przeszukać, czy nie mogę? No, tani naszyjnik. Super. Gdzie są te ogrody Fairfax? Tu mnie to prowadzi chyba. No chodźmy. Ale ja myślałem, że jestem na cmentarzu. Jak mnie to prowadzi, no to niech mnie to prowadzi. Chyba, że mnie prowadzi stąd, z tej lokacji. Tak, to mnie prowadzi z tej lokacji. A to co tu jest jeszcze za quest? Misje. Stary pijaczyna widział ducha pirata. Nie, na ratunek Charlie'emu. Obóz cygański. Co to jest za quest? Możemy podejść w sumie. Wyspa skarbów i zagłady. Kurde, tyle tych questów się namnożyło. No nie wiem, ja bym je chciał pokończyć, ale... Zaś kurczę, granie na tej emulacji no, powoduje tyle problemów, że... Powiem wam szczerze, że tak... Mimo, że gra mi się dobrze, naprawdę, to wolałbym zmierzać ku końcowi. Hey there. Name's Mickey. Mickey the Spider. Nie, to ja nie chcę. To mnie to nie kręci. Odejdź, odejdź, odejdź. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Dobrze, dziękuję bardzo. To idźmy sobie zrobić dalej jakiegoś questa. Może to. A czemu na rynek w Bower Stone? Ej, a mogę sobie to kupić? No. Nie mogę jeszcze. O, ja Jezus Maria. A, widzisz, nie zastanawiałeś się, czy możesz zobaczyć Chosen One'a. To nie było takie łatwe, co? You there? Just the kind of woman I was hoping to run into. Scrapes anymore. And I certainly have no wish to see this Wraithmarsh place. Okej. Okay. Szukaj synów z pani Spadek. No to idziemy też szukać synów z pani Spadek. I? No to tepnijmy się do Wraithmarsh w takim układzie. Wraithmarsh... Nie wiem, droga do Bloodstone. Zobaczymy, skąd będzie najbliżej. O, misja. Łowca nagród. Jest nowa praca. Ale co, to do tej misji mnie prowadzisz, piesku? Czy o co ci chodzi? Fajnie, żeś mnie poprowadził, piesku. No, dzięki ci. Faktycznie. Tego było mi trzeba. Mhm. No, piesku. Czy prowadzisz mnie do tej misji? Zeskocz. Że tam? No, tu mnie prowadzi. Halo. Dziękuję bardzo. Pan Skok był bardzo pomocny. A to był to Skok Stefczyka. Boże, jaki głupi czasem jestem. Ale nieważne, nieważne, nieważne. Pędzimy, 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 nie śpimy. Można jakąś pracę będzie wykonywać. Dom Madame Urszuli dla zakupionych duszyczek. Czy to tutaj się przeniósł burdel z tego? Znaczy azyl? O, cześć panocku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojojoj, panowie. Czy nie umarli się tuką z wilkołakiem? Ciekawe. Proszę. I... ojoj. I ojoj. No misja, no ja wiem, misja, piesku. Misja, misja, misja.
Słuchaj, to jest początek tej drogi do Bowerstone. Znaczy tego. Oak Vale. Tak. Tutaj gdzie wyście poleźli, panowie? Naprawdę. Oni są w piwnicy? No dobra, to idziemy do piwnicy w takim układzie. Jak mus to mus. A czy ten mus jest czekoladowy? To tego to nie wiem. Ale wiem za to, że jest kolorowo. A, jesteśmy z powrotem, jesteśmy w studni. O! Pyk, pyk, pyk. What a pig. Tak sobie teraz pomyślałem, że chyba zrobimy właśnie tego questa i będę lecieć z wątkiem głównym i po prostu może na koniec, jak mi się jeszcze będzie chciało, to zakładam, że przed tym, przed ostatecznym questem czy coś, albo będzie nawet i po zakończeniu gry, można robić questy, no chyba, że giniemy pod koniec gry, nie wiem. A, fajnie, że się kłócicie podczas gdy atakują was moby. A co robię? A co zrobiłem, pajace? Która wiecznego zdrowia? Fajnie. Are they all gone? Nie. Thank you. Hey, don't we know you? You looked awfully familiar killing Hollow Men. The important thing is that it's all over. Well, not quite. Go on, tell her. No, you tell her. The thing is, we found this cave. We kind of accidentally released a pretty nasty banshee. It's probably tearing up Bloodstone by now, slaughtering everything in its path. You have to kill it, please, if Mother finds out. Yeah, that reminds me. We should really get back to Bowerstone. Yeah, once it's safe. Dabi Banshee Bloodstone. Dobra, no. No co gdy matka się dowie? Chuj, że tam, o, przyzwaliśmy demona. Co gdy matka się dowie? Najgorsza rzecz na świecie. Czy tym razem się uda przejść bezpiecznie przez te lokacje? O, udało się! Aż trzeba zapisać z tego względu. A czekaj, bo my jesteśmy w Wrightmarsh, a my mamy iść do Bloodstone. Weźmy, odpalmy tego questa. Powinno nas tepnąć automatycznie. A, mamy już 33 minuty. Co? Dobra, spróbujemy ją zabić na szybkości. I kończymy na dzisiaj. O ile się uda. Wbić do Bloodstone. O! Gdzie jest ta? Ej, ale fajnie, że wiecie, tu jest ten quest i to nie jest tak, że ona jest gdzieś na obrzeżach. Wow! No, dawaj te mopki. Mogę cię już klepać? Proszę bardzo. Hero of Might and Magic. No, dawać te kule. Rzuć do pani spadę. A co to jest tam za quest? Tu za quest? O co to chodzi? Czy to są znowu to jakieś prace? Tak, już widzę, że tu jest jakiś barman. A tam będzie co? Tam będzie Bart. O, ktoś miał tam mi prezent. Sztuka uwodzenia. I mamy tę książkę już tyle razy, że wiesz. Proszę cię. Dobrze, moi drodzy. W tym odcinku to będzie już na tyle. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było Fable 2. Widzimy się jutro. Pa, pa!